Cześć, witajcie. Dzisiaj powiem Wam, na co uważać przy pracy z D-Boxem. Z D-Boxem, czyli z takim urządzeniem. Jak to działa, do czego służy? Ogólnie wytłumaczenie gniazd wejść, wyjść tego D-Boxa, tego urządzenia, to jest w innych filmach, w innych moich odcinkach. Tutaj się nie będziemy powtarzać. Zapraszam do obejrzenia innych odcinków, tutaj zupełnie o czym innym. Jeśli mamy już D-Boxa w ręce, mamy go w domu, mamy go gdzieś w studiu, na co uważać przy jego zastosowaniu? Pierwsza sprawa, przede wszystkim, żeby było zasilanie. Żeby pod tą klapką była bateria 9-woltowa. Oczywiście bateria sprawna. Druga sprawa, żebyśmy sobie nie załączyli, nie wcisnęli przez przypadek tych przycisków. To są tak zwane pady, tłumiki sygnału o 20 dB i drugie 20 dB. Tutaj w sumie sobie tłumimy o tych decybeli 20 przy włączonym jednym, a przy włączonych dwóch tłumimy o 40 dB sygnału wejściowy. To jest też po to, żeby dopasować poziom sygnału wejściowego do poziomu wejściowego gniazd mikrofonowych w mikserze, w interfejsie audio, w konsoli mikserskiej, żeby dopasować właśnie poziom wejściowy, jak powiedzieć, moc sygnału, poziom wejściowy tego sygnału do możliwości wejściowych, do możliwości wejściowych gniazd mikrofonowych, czyli do poziomu mikrofonowego właśnie tychże gniazd w mikserze, także to jest ważne. Trzeba po prostu wiedzieć, kiedy tego używać, kiedy trzeba, to oczywiście. Powiedzmy przy podłączaniu keyboardów, miksera DJ-skiego, no jakichś takich rzeczy o wysokim poziomie sygnału, to tutaj trzeba sobie załączyć jeden przycisk 20 dB tego tłumika, tego pada, a gdy podłączamy wzmacniacze mocy, końcówki, tutaj maksymalnie można podłączyć wzmacniacz mocy o mocy do 3000 W, wtedy tak mocnym, ogromnym sygnałem musimy zejść, tak powiem, niżej, musimy go stłumić. Włączamy wtedy dwa przyciski i o 40 dB ten sygnał jest na wejściu D-Boxa już obniżony. Ale tutaj nie chodzi o zastosowanie, bo ono jest właśnie w innym odcinku, tylko co zrobić, żeby tego źle nie użyć. Gdy transmitujecie, powiedzmy, sam głos, jakąś, no jakieś czytanie, jakąś mowę przez mikrofon, jakieś śpiewanie, jakiś wokal, jakieś nagrywanie zwykłych takich piosenek w warunkach domowych, tak zwany home recording, nie włączacie tych przycisków, nie włączacie tych padów, nie włączacie tych tłumików, bo sobie tak stłumicie skutecznie sygnał, że będzie ledwo co słychać. Nie tak się właśnie stało. Przy transmisji w zeszłym roku, jak transmitowały się msze, tak sobie właśnie, no czy ja, czy tam ktoś, no obojętnie, to już mniejsza o to, włączyły mi się te przyciski. Wystarczy na jednym z D-Boxów, jeśli używamy D-Boxów więcej niż jeden. Ja używam akurat 4 D-Boxów. Dlaczego 4? Wszystko jest w innym odcinku o praktycznych zastosowaniach D-Boxów. Tam jest wytłumaczone, jak to połączyć, czemu były 4 i co tym sposobem było transmitowane przeze mnie. No tutaj mam tylko, wiadomo, jeden. Także jest jeden, no to tylko jest jeden. Ale powiedzmy, jeśli jest ich więcej, to wystarczy, że w torze jednego z D-Boxów, powiedzmy, gdy mamy dwie pary po dwa D-Boxy, czyli w sumie 4 D-Boxy, na kanał lewy i prawy, żeby było stereo, no to mamy 2 i 2, prawda? Jak powiedzieć, na wyjściu i na wyjściu tego, tych kabli połączenia, no tam jest wszystko pięknie wytłumaczone. To wtedy wystarczy na jednym z D-Boxów, że ten tłumik włączyć, no i jest, powiem Wam, po sprawie. Sygnał się tak obniża skutecznie, że później nagłośnić go już nie można. I tak się mi właśnie stało. W jednym z D-Boxów włączył się tłumik. A nawet w dwóch D-Boxach te tłumiki były włączone. O 20 dB poziom sygnału spadł na wyjściu. No, na wyjściu było dokładnie to samo, po dojściu już do interfejsu audio. Był problem z nagłośnieniem tego. Zwykłą ludzką mowę o 20 dB obciąć, no to jest dużo. I tak mi się właśnie stało. Także na to uważajcie, żeby przy jakichś takich zwykłych transmisjach, normalnych poziomach sygnału, piosenki, głosu, tak jak mówię, jakiś wokal, jakieś nagrywanie w domu, nie włączać do tych przycisków, sprawdzić, czy one nie są włączone. Tylko przy wysokich poziomach sygnału,
przy dużym natężeniu, można powiedzieć w przypadku prądu amperażu, tego sygnału, tego sygnału muzycznego, wtedy używamy tych przycisków jednego albo dwóch, w zależności od potrzeb. Więc uważajcie sobie na te pady, na te tłumiki sygnału, żeby ich niepotrzebnie nie włączać, ktoś żeby ich nie włączył, żeby nie były włączone już na dzień dobry po podpięciu D-boxa do tego naszego toru, powiem akustycznego, elektroakustycznego, no tak fachowo. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, właśnie ważna, bateria. Pod tą pokrywą macie taką śrubkę i to sobie radzę zawsze zakręcać ją naprawdę tylko tak w palcach, żeby powiedzmy można było paznokciem odkręcić. Nie zakręcajcie ją śrubokrętami, bo i po co? Tam nie ma żadnego złota, żeby go trzeba było chronić. A jak sobie gdzieś pójdziecie w teren i sobie śrubokręta nie wejdziecie, nie weźmiecie za sobą, no to później do tej skrytki już nie wejdziecie i jest problem. No wiadomo, jakiś tam kluczem tego, no ale po co sobie życie utrudniać? Lekko to przykręcić, tak żeby to w palcach szło. Odkręcamy, ściągamy klapkę i tam jest bateryjka 9-woltowa. Ja ją wyjmę. Powiem szczerze, no w tym D-boxie jest to dość uciążliwie rozwiązane. Za krótki kabelek, trzeba tę górę ściągnąć, po prostu to jest łącznik z baterii, trzeba go ściągnąć, widzicie, tam jest bateria, ona nam teraz ładnie wyskoczy, albo i nie będzie chciała wyskoczyć, jest, tam jest miejsce na baterię, to jest łącznik z baterią. To jest ta bateria, tak zwane akumulatory. Kiedyś się na to mówiło akumulatorki, no teraz akumulatorki już istnieją jako akumulatorki, no to się już tak nie mówi. 6F22 bateria. No jeszcze akurat jest świeża. Inna nazwa, inne oznaczenie, to jest 6LP3746. No mniejsza o to, wiecie o jaką baterię chodzi. I taką baterię zawsze trzeba mieć w tym D-boxie włożoną. W każdym D-boxie, który pracuje. Jak jest jeden, to uważajcie na jeden. Jak wtedy miałem cztery, musiałem uważać, żeby wszystkie cztery D-boxach ta bateria tam była i była przede wszystkim jaka? Świeża, działająca, no skuteczna. Co z tego, że bateria będzie wyeksploatowana? Co z tego, że ona już nam nie da żadnej energii? D-box nie będzie działał. I tak się też właśnie stało. Powiem tak, no, tak wkładanie tej baterii jest uciążliwe. Wolałbym, żeby to było dłuższe, żeby to wszystko sobie można było zmontować już tutaj na zewnątrz, ale tak nie jest. To trzeba sobie popatrzeć, jak nam się zejdą później na dole te gniazda i w ten sam sposób wkładamy akumulatorek. Czyli po prostu tak. Wkładamy go do środka. No i teraz musimy troszkę, powiem, na czuja, niestety. Także to bym tutaj inaczej rozwiązał. Na miejscu producenta musimy po prostu to wcisnąć. No udało się. Po prostu musimy to wcisnąć z góry, tak, paznokciem, żeby, nawet paznokciem, kciukiem, palcem, miałem powiedzieć, żeby to się trzymało. Nakładamy sobie tą nakładeczkę, taką przykrywkę, zakręcamy w palcach i bateria jest. I zawsze pamiętajcie o tym, żeby po pierwsze te baterie tam były, po drugie, żeby były, no, świeże, i po trzecie, żeby zawsze mieć ze sobą zapas baterii. Jak nie macie możliwości zasilić go tak zwanym napięciem fantomowym, fantom, tutaj jest 48, 18 do 48 V lub bateria powered. Fantom lub bateria. Jeśli nie macie zasilania fantomowego, powiedzmy, bo nie możecie go podpiąć z racji tam tego, jak wygląda te podpięcie D-boxa pod wszystkie urządzenia, bo czasami tak nie można. W moim przypadku tak nie było. Znaczy się, w moim przypadku tak właśnie było, że nie można było zasilania fantomowego podpiąć, tylko trzeba było pracować na baterii. To pamiętajcie, po trzecie, żeby zawsze taką baterię mieć ze sobą. I to nie jedną, a cztery. Ile używacie D-boxów? Tyle musicie mieć baterii na zapas. Macie jeden D-box, jedna bateria. No, cztery D-boxy, tak jak u mnie są, cztery baterie. Świeże cztery baterie muszą być zawsze w zapasie, bo gdy jedna wysiądzie w trakcie pracy, no to wszystko się sypie. D-box przestaje pracować, przestaje puszczać sygnał, bo to jest D-box aktywny, który wymaga do działania
prąd wymaga zasilania, musi być zasilany, nie tak jak D-box pasywny, który działa bez zasilania. Ten D-box Wam nie działa, niszczy Wam całą transmisję. Tak się właśnie u mnie stało. Bateria się wyeksploatowała w jednym D-boxie i w drugim na kanale prawym. Nagle ze stereo w trakcie transmisji zrobiło się mono, szedł tylko kanał lewy, kanał prawy był głuchy. No wpadka na całego. Oczywiście co? Okazało się, baterie się już wyczerpały. Nowych nie było. Nie przypuszczałem, że tak szybko się wyczerpią. Fakt, że nie były tam za świeże już. No i właśnie mówię, wpadka. Nie było baterii. Na drugi raz miałem baterię już 4 w zapasie, więc problemu nie było. Więc pamiętajcie, podsumowując. Bateria włożona w miarę świeże i tyle na zapas, ile mamy D-boxów. Oraz niewciśnięte tłumiki sygnału, pady, jeśli nie trzeba. Dwie rzeczy. Jak sprawdzić sobie, powiedzmy, czy po załadowaniu baterii, tak teraz, D-box działa, no nie zostawiacie tego dopiero przed samą transmisją, coś takiego. Po prostu włączamy sobie przycisk on-off i jak zacznie nam migać, bateria działa, D-box działa. Widzicie, że miga? Widzicie. Mam przybliżę. Miga, miga. Dioda daje znać, D-box żyje, bateria jest sprawna, można go używać. Oczywiście nie zapomnijcie sobie go wyłączyć, bo Wam się pięknie baterijka rozładuje. I to tyle o niebezpieczeństwach, że tak powiem, na które trzeba uważać przy pracy z D-boxem, żeby sobie całej tej naszej pracy, naszej transmisji nie zepsuć. A tak mówię, tak się właśnie stało u mnie. Jeden kanał wysiadł, sygnał szedł mono, a przy włączeniu niepotrzebnie tłumika 20 dB, no głos był tak cichutki, że naprawdę trudno jest go później czymkolwiek wzmocnić. Jak się skończy możliwość wzmocnienia w interfejsie audio czy tam w mikserze, no to koniec, no to po tym źle życie. To tyle. Dzięki za wysłuchanie, za oglądnięcie do końca i polecam pozostałe poradniki dotyczące D-boxów ogólnie i konkretnie tego modelu z wytłumaczeniem, jak jest zbudowany, jak działa, co do czego konkretnych gniazd użyć. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia. Bywajcie.